No i witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj na tak zwanym, w cudzysłowie, live materiale w kontekście London Killzone'a, ponieważ chciałbym was przeprowadzić tak naprawdę przez proces mój decyzyjny podczas trade'ów. Posiedzimy sobie chwilę tutaj w tym materiale, poanalizujemy. No i jeśli nadarzy się okazja, a wydaje mi się, że dzisiaj może się nadarzyć, mamy 9 maja wtorek, no to podejmiemy jakąś fajną decyzję. Moi drodzy, patrząc tak naprawdę na wszystko to, co się wydarza dzisiaj, troszkę tu jest dużo się dzieje na tym wykresie. Mimo że nie ma wskaźników, to jest bardzo dużo levelów oraz rzeczy, które mam zaznaczone. Natomiast w momencie, kiedy tak naprawdę wyłączymy sobie dwa, w cudzysłowie, wskaźniki, bo nie jest to nic innego po prostu jak killzone i podział na dni, no to nagle robi nam się tutaj zdecydowanie czyściej. Moi drodzy, to co widzę przede wszystkim teraz, to, że jeśli popatrzymy sobie właśnie z perspektywy sesji, no to gdzieś cena cały czas walczy, żeby wywalić te stop lossy z sesji azjatyckiej, czyli to buy side liquidity tak naprawdę po stronie tutaj azjatyckiej. No i tak naprawdę na to, szczerze mówiąc, trochę czekam. Jesteśmy przed otwarciem londyńskim. To, co chciałbym mniej więcej zobaczyć dzisiaj, w kontekście jakiegoś zagrania, to na pewno chciałbym zobaczyć to, żebyśmy gdzieś wywalili te generalnie te stop lossy właśnie tutaj z sesji azjatyckiej, po czym chciałbym zobaczyć jakieś rozwalenie struktury, tak zwany break of structure na niższym time frame'ie i zaatakowanie low, o którym mówiłem w weekly biasie. Tak jak widzicie, mimo że rynek był nastawiony dosyć byczo, no to uważam, że mój weekly bias co nieco powolutku się sprawdza, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie daily, które nam pokazało, że no mimo że wystrzeliliśmy wczoraj, zabraliśmy tą wysokość, to ostatecznie nie pozwoliło nam to zamknąć się tak naprawdę w powyżej body przynajmniej tej świecy, czyli range z poprzedniego dnia. Jesteśmy obecnie poniżej weekly equilibrium, czyli jesteśmy poniżej, tak, jeśli po prostu popatrzymy sobie na weekly, no to jesteśmy poniżej tak naprawdę połowy zakresu ceny. No i przechodząc jeszcze raz na chwilkę na daily, moi drodzy, to co widzę tutaj bardzo, ale to bardzo mocno, no to przede wszystkim to, że to sell side po stronie weekly może być jak najbardziej pakowane, czyli to co mówiłem, możemy pakować generalnie tutaj te longi w celu wywalenia tak naprawdę już tego buy side liquidity. No bo wiecie, jak popatrzymy sobie tak naprawdę na wykres z perspektywy weekly i z perspektywy tego, jak się zachowuje z tygodnia na tydzień, to praktycznie zawsze low albo high, jeśli chodzi o właśnie zakres weekly, no to zostaje zazwyczaj zostaje wypieprzone gdzieś tam po drodze, nie? Także uważam, że naprawdę warto po prostu na to zwrócić uwagę. Dobra, przechodząc sobie tak naprawdę już z powrotem do, możemy jeszcze zahaczyć o H1. H1 mi się bardzo podoba w tym momencie, to w jaki sposób ona się tutaj kreuje. Właśnie chciałbym, żeby gdzieś wystrzeliła tutaj w to miejsce. Im wyżej tak naprawdę z mojej perspektywy, tym lepiej, ponieważ dla mnie bias jest spadkowy w dalszym ciągu, mimo że jesteśmy tak naprawdę gdzieś w kontekście właśnie weekly, jesteśmy w discount zone, to ja uważam, że to sell side po stronie weekly będzie działało niejako jako magnes w tym tygodniu. Szczególnie, że żebyśmy z tego miejsca tak naprawdę wywalili gdzieś wyżej, no to tutaj mówimy o wzroście po pierwsze o prawie 1%, więc to jest naprawdę dużo. Po drugie, no popatrzcie, jaki to jest zakres, nie? To jest naprawdę bardzo duży zakres. Wydaje mi się, że ostatecznie jednak 100 ponad pipsów byśmy musieli się tutaj ruszyć. Tutaj musielibyśmy ruszyć się 50, więc wydaje mi się, że z prostej perspektywy no magnetyczne przyciąganie sell side liquidity po stronie weekly będzie zdecydowanie, ale to zdecydowanie silniejsze
niżeli buy-side liquidity oddalony gdzieś kosmiczną ilość. Czy uderzymy tak naprawdę z tego poziomu, czy uderzymy z tego poziomu? Nie mam zielonego pojęcia, oczywiście rynek to zweryfikuje. Na tyle, o ile moje wróżbiarstwo gdzieś wybiega, no to wybiega do tego poziomu, że jestem w stanie, tak jak wielokrotnie wam pokazywałem zresztą na TikToku, mniej więcej z jakąś tam dokładnością określać, w które low będziemy uderzać po kolei. Dlatego na pewno dzisiaj ja i tak chciałbym wyłapać jeden ten mniejszy ruch, tak zwany low hanging fruit. No i jeśli chodzi o samego trade'a, to wolałbym właśnie gdzieś złapać tego fair value gapa tutaj godzinnego najchętniej, albo gdzieś coś przed nim i zaatakować to piękne sell side liquidity, które to sobie tak słodko tutaj leży i tak właściwie czeka. Natomiast jeszcze jesteśmy przed londyńskim otwarciem i to ponad godzinę, dlatego bardzo, bardzo po prostu nie chciałbym, aby... Bardzo nie chciałbym po prostu, aby gdzieś londyńskie otwarcie nabroiło tutaj, a może nabroić pod dwoma względami. Po pierwsze, londyńskie otwarcie, jeśli nie wybijemy właśnie się ceną jeszcze powyżej, no to możemy zobaczyć podczas londyńskiego otwarcia właśnie coś takiego, że cena będzie tutaj się sadzić, zrobimy gdzieś korektę i podczas londyńskiego otwarcia wystrzelimy tutaj, żeby dopiero zejść niżej. To jest jeden scenariusz, który widzę. Drugi scenariusz, który widzę, jest taki, że teraz wystrzeliwujemy w to miejsce, a londyńskie otwarcie gdzieś tam mniej więcej w tych okolicach, załóżmy, zrzuci cenę w ten sposób. Więc wszystko pytanie tak naprawdę, w jaki sposób volume, które przyjdzie z londyńskiego otwarcia, się nadarzy. Natomiast biorąc pod uwagę to, że mamy jeszcze godzinę tak naprawdę do tego, co się tu wydarzy, no to wydaje mi się, że godzinka jest takim okresem czasu, że jesteśmy w stanie jeszcze wywalić to buy side liquidity tutaj, bo szczególnie, że zabraliśmy to low i już właśnie mamy to na naszych oczach. Dosłownie dzieje się to na naszych oczach. Ja myślałem, że nam wyjdzie jakiś kilkugodzinny materiał, a bardzo możliwe, że wyjdzie nam nieco krótki materiał z tego, co mi się to klaruje. Oczywiście, moi drodzy, dla wszystkich niedowiarków i wszystkich hejterów i innych smutnych blędziorków, replay wygląda w taki sposób, żebyście później nie szli i nie płakali, że robię na jakimś wykresie replay. To nie jest replay, to jest wykres live. Godzina jedyna, jaką mam tutaj ustawioną, to jest po prostu time zone New York, czyli UTC-4. Dlatego też proszę was po prostu o to, abyście hold your horses tak zwane i nie wzburzali się, że korzystam z jakiegoś tutaj replaya albo coś. Dobra, wywaliliśmy tutaj tak naprawdę to poniekąd to sell side buy side liquidity. Natomiast nie do końca to jest jeszcze to. W sensie na razie mamy tutaj tak naprawdę swing lowa, jeśli chodzi o piątkę. Ja bym chciał, tak jak mówię, ja bym chciał zobaczyć gdzieś tutaj te okolice. To są te okolice, jeśli już bym miał szukać shorta, to są te okolice, które gdzieś by mnie interesowały. Chciałbym ostatnio bardzo mocno chciałbym zwiększać risk reward na poczet tego, że gdzieś tam generalnie rzecz biorąc coraz bardziej zaczyna mi się podobać koncepcja i coraz bardziej pewnie czuję się w koncepcji, w której mamy gdzieś to risk to reward 1 właśnie do 3, minimum 1 do 4, dlatego że taki risk to reward pozwala, no to by był dzisiaj idealny scenariusz. Gdybyśmy uderzyli w ogóle w tego fair value gapa, no to ja wtedy jestem w niebo wzięty, gdybyśmy mieli taką podbitę. Natomiast jak na razie z tego, co widzę, to tej podbity może w ogóle w tym kierunku nie być. Natomiast jeśli risk to reward będzie jakiegoś innego rodzaju, ja wtedy i tak, znaczy inaczej, jeśli ta podbita nie będzie taka, jak bym sobie życzył, to prawdopodobnie wtedy zaatakuję low weekly, dlatego że uważam, że ten okres, w którym jesteśmy teraz, czyli mamy wtorek, to jest jak najbardziej okazja do tego, że cena może zostać zrzucona pod weekly. A szczególnie, że po prostu no, to nie jest tak naprawdę tak daleko, jakby na to popatrzeć. Chociaż tu mamy weekly.
to tak naprawdę jest spód order blocka. O kurczę, czyli tak naprawdę, tak naprawdę, to gdybyśmy chcieli atakować weekly, to byśmy wyłapali jakiegoś chorego trade'a, który najprawdopodobniej by w życiu nie wyszedł. To jest tak naprawdę, moi drodzy, moja pomyłka, to jest spód godzinnego order blocka, w którym się tu poruszamy. Widzicie, jakbym się sam oszukał? Spód godzinnego order blocka. No to w takim razie, moi drodzy, czekanko. W dalszym ciągu na pewno gdzieś będę tutaj ciął czy coś takiego, żebyście też nie siedzieli tu ze mną nie wiadomo ile. Natomiast o właśnie, taka podbita to jest coś, co mi się podoba. Jedyneczka i teraz kampimy. Kampimy na to. Kampimy generalnie teraz do momentu, aż będzie to wyglądać fajnie. Tu zabraliśmy to sell side liquidity, no i pięknie, naprawdę, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo mi się to podoba, zwiększymy trochę stop lossa, 27 powiedzmy, żeby to wyglądało w ten sposób. No gdyby ta cena jeszcze troszeczkę wypełniła, wiecie co, dobra, ja już powolutku będę się tutaj pakował, mimo że nie widzę jeszcze konkretnego przełamania struktury, to jest to strefa, która bardzo mi się podoba do pakowania się, więc dla mnie to już jest sygnał na to, żeby się tutaj sygnał na to, żeby się pakować. Dobra, przechodząc, żeby wam przenieść dokładnie trade'a z MetaTradera, mamy sell po cenie 9958. Także, moi drodzy, wchodzimy tak naprawdę w entry price 9958. Taki zapewnił nam tutaj, taką wbitę nam zapewnił ten sell. Na ten moment jeszcze żadnego stop lossa szybko tutaj nie ustawiłem, natomiast już się zastanawiam. Oczywiście stop loss na bazie higher time frame'a. Higher time frame. Moi drodzy, stop loss najprawdopodobniej gdzieś będzie u mnie. Zobaczymy. Zobaczymy. Jako że pozycję otwarłem nie za taką dużą ilość lotów, dlatego że jeszcze sobie tak naprawdę czekam na to, co tutaj się wydarzy, no to moi drodzy, jeśli teraz patrząc na jedynkę, teraz będziecie musieli mi wybaczyć, że ja trochę będę tak patrzył w taki sposób, natomiast jeśli jedynka pokaże mi fajnego swing high'a, na przykład takiego jak właśnie, znaczy to jest ciekawe, bo na wykresie w MetaTraderze widzę zupełnie inny układ jedynek, ale to jest, często się zdarza, uważam, że właściwie ten provider, który ja mam, jeśli chodzi o MetaTradera, to jest zdecydowanie dokładniejszy. No i już w tym momencie przebiliśmy low, chciałbym zobaczyć właśnie, jak się ta świeca zamknie. Jeśli zamknie się w taki sposób, no to ja w tym momencie tutaj na pewno dołożę. Tak jest, dokładamy. W tym momencie dołożyliśmy kolejne tak naprawdę entry. Ja już w tym momencie wam pokazuję, że drugie entry było w tym miejscu. Dobra, i jest, było ono po 9.46. Tak nas gdzieś złapało, natomiast no natomiast sell side jest tutaj, jeśli chodzi o zlecenia sprzedaży, no to jak widać, one uruchomiły się bardzo mocno, więc kolejny tutaj, on będzie gdzieś wyglądał w taki właśnie sposób i generalnie uśredniając, to jest całkowita gdzieś powiedzmy taka ilość, jaką bym chciał, jeśli chodzi o stop lossa. Tak jest, natomiast jeszcze zobaczymy. Ja postaram się wam to przenieść tak, żebyśmy widzieli, co tak naprawdę rynek robi. Gdzieś w taki oto sposób. Dlaczego, moi drodzy, dwa trady? Dlatego, że pierwszy, wiecie, ja jestem gdzieś tam taką osobą bardzo impulsywną, dlatego ja dostosowuję się do siebie. Jeśli chodzi o mój trading, no to dostosowałem go pod mój charakter, dlatego ja bardzo często robię kilka różnych entry, jeśli chodzi o strefę, która mnie interesuje, to jest gdzieś mój styl. Wy takiego stylu nie musicie mieć, tu nic nie jest żadną poradą inwestycyjną ani tego typu rzeczami.
Jedyne jakby co wam tu pokazuje, to gdzieś tam mój proces myślowy. A proces myślowy wygląda w taki sposób, że jest to prawdopodobnie nic innego jak dosłownie no, książkowy przykład Judas Swinga, strategii, o której mówiłem ostatnio, jeśli chodzi o London Killzone. Macie nawet nagranie na niej, co prawda jest to nagranie, które chcę powtórzyć, dlatego że nie jest ono tak dokładne, jakbym chciał. Nie pokazuję dwóch przypadków, czy tam kilku przypadków wykorzystania tej strategii, no dlatego że sam osobiście też cierpię na, moi drodzy, brak czasu, dlatego też wszystko jest w takiej, a nie innej formie. Mały insight dla wielu, którzy tam się podziwili, że wyłączyłem materiały na prywatne, moi drodzy. No, generalnie rzecz biorąc, nieciekawa sytuacja. Jakaś grupka tam zaczęła mi zgłaszać filmy. Do tego chciałem im to jak najbardziej utrudnić. Jak widać, już sobie odpuścili. No tak to jest, moi drodzy, wiecie, no ja robię te rzeczy za darmo. Wy widzicie mój proces myślowy za darmo, nigdzie was nie kieruję, mimo że pracuję nad Discordem, to na ten moment nigdzie was nie kieruję, jest to wiedza całkowicie za darmo, nic wam nie sprzedaję, no i tyle. Mimo że już doszedłem do wniosku, i to od razu wam mówię szczerze, że Discord będzie płatny, i to na 100%, bo po prostu już widzę, że ilość, zwiększa się coraz bardziej ilość hejterów, zwiększa się coraz bardziej ilość ludzi, którzy nie doceniają po prostu tego, że dzielę się tutaj wiedzą za darmo, którą zbierałem tak naprawdę przez ostatnie 3 lata, i to tak mówiąc skrupulatnie zbierałem, to nie jest, wiecie, nie chcę tutaj brzmieć, że nie wiadomo co robiłem, natomiast no naprawdę przynajmniej ostatnie na przykład 2 lata to były wypełnione ciągłą walką ze sobą, ulepszaniem siebie w kontekście psychologicznym pod trading, ulepszaniem swoich strategii i naprawdę setek godzin, jak już nie tysięcy poświęconych na to wszystko, dlatego doszedłem do wniosku, że wiecie, no nie będę udostępniał dokładnie gdzieś tam swojej wiedzy całkowicie za darmo. Uważam, że ta wiedza, którą udostępniam dla osób, którym naprawdę zależy, jest całkowicie wystarczająca. Natomiast większość rzeczy, które będę robił dokładniej, no to będzie już na pewno na jakimś płatnym Discordzie albo czymś, dlatego że po prostu niestety nie chcę, żeby do tych rzeczy miały dostęp osoby, które później będą mi pisać nieprzyjemne rzeczy i tak dostaną od razu blokadę, natomiast po prostu nie uważam, żeby takie osoby miały, były warte po prostu tego i zasługiwały na taką wiedzę. Niech same ze swoim hejtem sobie takiej wiedzy poszukają, bo u mnie jej po prostu w późniejszym czasie nie znajdą. Dobra, moi drodzy, przechodząc do samego materiału i do tego, co widzimy, co tu się dzieje, moi drodzy. A dzieje się tak naprawdę to, co widzimy. Dzieje się to, że mieliśmy tutaj... Dla niektórych to już jest break of structure w tym momencie na lower time frame, natomiast dla mnie break of structure jest dopiero w momencie, kiedy przebijamy ostatniego order blocka, czyli musielibyśmy się zamknąć poniżej tego. W tym momencie poniżej tego miejsca tak naprawdę, dla niektórych pewnie już poniżej tego miejsca, natomiast ja uważam, że to widać, gdzie są takie pointy, takie order bloki, których przebicie naprawdę będzie miało konkretny wydźwięk. Na ten moment cena sobie tu wachluje. Ja jestem przygotowany dosyć tutaj na to, że zobaczę, mogę zobaczyć jakąś podbite, spoko. Nie jest to dla mnie jakiś mniejszy, większy problem. Tak jak mówię, na ten moment jeszcze jestem gdzieś w dwóch pozycjach, ale gdybyśmy dostarczyli cenę gdzieś tutaj, nie miałbym problemu tego spiramidować w drugą stronę. Mimo że to jest rzecz, którą mało osób robi, mało się o tym mówi, to jest, wiecie, karcone, musisz mieć wszystko idealnie po prostu, wiecie, tu nie uśredniać stratnych pozycji, bla, 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 bla. Spoko, no w sensie jakby ja mam swój styl, ktoś ma swój styl. Natomiast ja jestem taką osobą, która pozwala sobie na błędy, dlatego nie wchodzę jakimiś potężnymi ilościami. I mogę sobie pozwolić na konkretne entry po prostu, dlatego że uważam, że i tak mój bias na dziś w większości się sprawdzi, a z chęcią uzyskałbym jeszcze jedno entry, szczerze mówiąc, w tym miejscu.
no byłoby to całkiem przyjemne. Szczególnie chciałbym uzyskać entry gdzieś w tym fair value gapie, bo to gdzieś to naprawdę by mi fajnie udało. Tymi stop lossami, mówię, kompletnie się nie przejmujcie, to są stop lossy, które na razie w ogóle tak samo ilością tych lotów tutaj, to są rzeczy z waszej perspektywy tutaj na razie na ten moment nieistotne w takim kontekście, że po prostu ja sam kontroluję, jestem przy tradzie, nie zostawiam to na ten moment. Mój drawdown wynosi może 0,4%, więc mogę sobie na to pozwolić całkowicie. Kolejny trade, który chciałbym tutaj odpalić, to jest na pewno gdybyśmy doszli, moi drodzy, gdybyśmy doszli do tego tutaj miejsca, ojejciu, jak to się mówi, ja bym był naprawdę z chęcią ukontentowany byłbym, gdybyśmy doszli jeszcze do tego fair value gapa, dlatego że naprawdę to by było z mojej perspektywy bardzo, 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 ale to bardzo sponio. Tak jest, więc sobie poczekamy. To jest w sumie bardzo ciekawe, bo właśnie wiele osób gdzieś tam karci takie, że tak powiem, rozgrywanie pewnych rzeczy, że mamy tak zwane multiple entries. Natomiast dla mnie, jako tradera, który, tak jak mówię, zajmuje się tym od 3 lat, od 2 tak naprawdę gdzieś tam robi to tak bardzo, bardzo intensywnie i poświęciłem na to ogrom czasu, to w dalszym ciągu ja lubię sobie zostawiać pole po prostu do błędów w takim kontekście, że ja nienawidzę ustawiać stop lossów i take profitów wszystkiego tak na sztywno w momencie, kiedy wszystko się rozgrywa, bo cena ma w dupie mojego take profita i stop lossa. Tylko bardzo ważne, to tak jak widzicie, każdy z tych odpalonych trade'ów to automatycznie ten moment, w którym jesteśmy tutaj, od tego na przykład ten stop loss do tego stop lossa, to jest drawdown, który nawet nie wynosi u mnie jeszcze 0,5%, więc musicie jakby to zrozumieć, że u mnie to po prostu jest w taki sposób, że ostatecznie, jeśli trade pójdzie nie po mojej myśli, to stracę 1%, natomiast to będzie całkowite jakby całkowita ilość tego wszystkiego, nie? Więc jeśli po prostu wszystkie moje pozycje łącznie, które tutaj sobie piramiduję w cudzysłowie, uśredniam stratę, pójdą w inną stronę, no to oczywiście ja w tym momencie gdzieś tam tak to zamknę, nie? Więc na ten moment jest jeszcze bardzo, ale to bardzo sponio. I że tak powiem, ok, no i super. Dobra, tu mamy kolejne entry, tym razem już za połowę tego entry, które ostatecznie wykorzystywałem. Już wam tutaj to pokazuję, gdzie jest entry, mamy na 988, świetnie. Jeszcze bardziej mi się to podoba w takim razie. Mamy entry 998. Czy to jest na pewno na aż 8,8? Tak, to jest na 8,8. Świetnie, bardzo mi się to podoba. To jest kolejne entry i tak naprawdę take profit będzie na wszystkich taki sam, bo take profit to już mogę zacząć sobie ustawiać. Ktoś sobie pomyśli, no myślonko życzeniowe, moi drodzy. Z jednej strony tak, z drugiej strony natomiast tak jak mówię, no gdzieś ten chillowy sposób tego, w jaki sposób ja traduję, pozwala mi po prostu na to, żeby się mylić, szczególnie przy wejściach. Oczywiście mógłbym czekać na break of structure itp., natomiast mi się to podoba bardziej w taki sposób. Ja lubię sobie tym tradem tak zarządzać, lubię sobie to kontrolować, w szczególności, że wszystko dzieje się tak naprawdę, jeśli jeszcze byśmy doszli tutaj, no to wtedy tu już jest tak naprawdę ostatni mój trade, bo w tym momencie tak naprawdę, ale tu się narobiło rzeczy, w tym momencie tak naprawdę wypełniamy właśnie tego fair value gapa, ale dla mnie to już jest idealny moment teraz do wyjścia. Mogliśmy również, znaczy do wejścia, mogliśmy również przebić całkowicie tego fair value gapa i możemy polecieć w drugą stronę, natomiast dla mnie to już wtedy jest po prostu, ja jestem out i wychodzę pewnie na tam minus 1%, 1,2, 3, 4% w zależności jak to mi dzisiaj się ułoży. Natomiast na ten moment prezentuje się to w taki, a nie inny sposób. Okej.
Więc mamy, moi drodzy, trzy pozycje, które, no powiedzmy, moi drodzy, że gdzieś tam te pozycje będą wyglądać mniej więcej w taki sposób, powiedzmy, że gdzieś tutaj ponad tym fair value gapem, gdzieś będzie to wyglądać w taki sposób generalnie. Powiedzmy, że tak gdzieś ten stop loss ostatecznie zamknę i tak z palca pozycję. Stop loss mam na razie gdzieś tam tylko w wypadku jakiegoś, w cudzysłowie, czarnego łabędzia albo czegoś innego. Natomiast to, co widzę tutaj, to jest coś, czego jestem bardzo, ale to bardzo mocno pewny, dlatego że tak jak mówię, no przebiliśmy tutaj to sell side liquidity, a te po prostu, boże, buy side liquidity, a to sell side liquidity tylko tutaj czeka i z tego fair value gapa. No i moi drodzy, no po prostu. Także mamy zapakowanego naprawdę fajnego trade'a, który w ostatecznym rozrachunku może dać nam bardzo, ale to bardzo fajny wynik. Dlatego na spokojnie sobie wszystko tu trzymamy na ten moment. Nie kompletnie się nie przejmujemy. Moi drodzy, mamy 26 minutę. No trudno, taki będzie ten materiał dzisiaj. Będzie długi, będzie pełen pewnie niespodzianek dla niektórych, dlatego że wiele osób pewnie gdzieś tam właśnie myślało, że w większości to ja będę właśnie tak ustawiał wszystko na sztywno, albo właśnie w większości będzie u mnie pełna perfekcja. Natomiast nie, właśnie ja lubię sobie zostawić, że tak powiem, pole. No, zadajcie sobie sami pytanie, nie? Czy to, że dojdziemy do tego fair value gapa, jest całkowicie jest pewne? Jasne. Czy to, że doszlibyśmy tylko tutaj i zrzucili cenę w dół, jest pewne? Jasne. I pewne w kontekście, czy może się wydarzyć. Więc dla mnie, mówię, ja po prostu lubię sobie w ten sposób piramidować pozycje, tylko tu podkreślam, dla wszystkich początkujących osób, ja robię to świadomie i robię to po prostu w taki sposób, że jest to naprawdę niewielki drawdown dla mnie. No, teraz, tak jak mówię, znowu cena spadła, jestem na może tam minus 0,35%, więc to jest naprawdę niewiele. Więc dla wszystkich osób, które na przykład nie mają czy to konfundowanych, czy nie działają w ogóle, nie robią challenge, nie wiem, co innego, mają jakieś swoje konto i to pewnie zastanawiają się, kto w ten sposób handluje, przecież to nie ma sensu, tak? 0,35% to mi by się nie opłacało przy komputerze siedzieć. Tak jak wam tłumaczyłem w jednym z materiałów, moi drodzy, tu liczy się skill, a nie ilość kasy, bo wyobraźcie sobie, że macie na przykład, nie wiem, bańkę dolarów w koncie fundowanym, no to wtedy 0,1% to całkiem dużo, nie? 1% również to całkiem dużo, nie? Więc tak jak w przypadku 100K 1% będzie 1 tysiąc, tak w przypadku miliona 1% będzie 10 tysięcy, a 0,1% będzie 1000. Więc automatycznie mamy tutaj sytuację, w której no naprawdę gdzieś tam, że tak powiem, wszystko zależy od kapitału, natomiast liczy się skill, a moim zdaniem lepiej uczyć się w kontekście takiego skilla, że jednak uczymy się zarządzać odpowiednio ryzykiem na takich niższych procentach, bo tak jak mówię, no żaden szanujący się fundusz w cudzysłowie inwestycyjny czy firma prop tradingowa nie pozwoli wam na drawdown minus 10%, bo zrobiliście YOLO, nie? Więc uczenie się po prostu samych schematów, nawet uważam, po prostu w takim kontekście, że wasze schematy doprowadzają do tego, że wy wywalacie na przykład 10% w przeciągu jednego dnia, to w ostatecznym rozrachunku może się na was bardzo, ale to bardzo mocno odbić, mimo że teraz myślicie, że tak nie jest, nie? I tyle. To po prostu wszystko, więc uważam, że naprawdę nie powinniśmy gdzieś myśleć takimi kategoriami, mówię, takich YOLO, wrzuceń. Ja wiem, że teraz jest dużo, znowu wrócił hype na altcoiny, na krypto.
Jasne, będzie wiele osób, które bardzo dobrze sobie z tym poradzi, będzie wiele osób, które na pewno bardzo dobrze sobie ogarnie hajs na tym, bo nie ma się co oszukiwać. Już nieraz byłem świadomy i widziałem po prostu tego typu sytuacje. Natomiast ja się w to nie bawię, dlatego że nie dlatego, że uważam, że to małe szanse generalnie, bo jasne, bo wystarczy dobrze podzielić kapitał. To jest po prostu jakaś strategia, nie? Rozdzielamy dobrze kapitał na 100 takich altcoinów albo nie wiem 15 i któryś wejdzie, tak? Bądź żaden nie wejdzie, no trudno, tak też może być. Natomiast w dalszym ciągu ja uważam, że ja strasznie chcę bronić tutaj swoich zasad i swojego zarządzania ryzykiem, bo do tego wszystko ostatecznie się sprowadza. Dlatego nie uważam, że jestem jeszcze na tyle doświadczonym traderem, żeby manipulować w ten sposób zarządzaniem ryzykiem w charakterze i raczej dostosowywać go do różnego rodzaju inwestycji w cudzysłowie, bo te altcoiny to ciężko nazwać gdzieś tam inwestycją. Czyli po prostu generalnie rzecz biorąc, zasada z mojej strony jest po prostu taka, że ja, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, które jest tym moim zdaniem w cudzysłowie złotym graalem w tradingu, ja po prostu chcę nim właśnie tak zarządzać, jak sobie ja to wyobrażam, w każdym z wypadków i nie chcę tego po prostu zmieniać, nie chcę tego dopasowywać w zależności do jakichś innych strategii, dlatego że mam bardzo dużo po prostu rzeczy na głowie i nie chciałbym przestawiać gdzieś psychologicznego podejścia teraz, że biorę na przykład część kapitału i nagle to jest 100%, w którym robię all in na przykład 12 altcoinów. Nie wiem, dla mnie po prostu to jest ochrona swojej psychiki w kontekście zarządzania ryzykiem jest dla mnie najistotniejsza, bo to zarządzanie ryzykiem tak naprawdę najczęściej powoduje, że dany trader jest znacząco w cudzysłowie lepszy od innych traderów po prostu. Nawet nie chodzi mi lepszy w cudzysłowie, że jest jakiś tam, wiecie, ktoś jest gorszy ode mnie czy coś takiego, tylko po prostu chodzi mi o samą taką prostą zasadę, nie? Że jednak mimo wszystko właśnie zarządzanie ryzykiem powoduje choćby to, co teraz widzicie, tak? Gdzieś tam cena się wzrasta, mnie to jakby nie rusza w dalszym ciągu, dlatego że tak jak mówię, dopiero powoli dochodzę do minus 1%. Dzisiaj naprawdę pozwalam sobie na więcej, dlatego że jest to setup, który dobrze znam. I oczywiście tak nie było zawsze, nie? To, że ja teraz siedzę sobie tutaj pewnie przed wami i ktoś powie, no ale tu widzisz break of structure w drugą stronę, tu widzisz takie volume w drugą stronę, przecież już pewnie patrząc na jedynkę, to przecież popatrz, jakie tu jest break of structure, przecież to, co my tu widzimy, przecież idziemy w drugą stronę, to the moon, nie? I kompletnie by zmieniły swój bias. Natomiast mój bias to jest bias dniowy i mój bias jest taki, że to high, które zabraliśmy tutaj, zamknęło się poniżej body poprzez otwarcia tak naprawdę z poprzedniego dnia i dla mnie lecimy teraz po prostu po high w tym miejscu, tak? A później prawdopodobnie po weekly. I to jest mój bias. Ja go nie zmienię, dlatego że godzinna świeca zrobi coś, co mi się nie podoba. No po prostu, no nie. To jest, mówię, teraz już jestem zapakowany tak, jakbym chciał. I sobie po prostu siedzę i czekam i oglądam to, co się dzieje. Stop loss, tak jak mówię, jest mniej więcej tutaj wam pokazany, natomiast ja gdzieś właśnie w tych okolicach, jeśli zobaczę, że cena zrobi to, co zrobi, wywali w drugą stronę, to zamykam, dziękuję. Pewnie skończę na minus 1,43%. Zamykam, nie ma mnie, idę w swój dzień. Więc kompletnie dla mnie to jest jakby, wiecie, to jest zupełnie inne podejście, nie? Bo dla mnie jakby ten dzień w tym momencie to nie będzie zrujnowany dzień przez to, że źle zarządzałem ryzykiem. Będzie fajne, bo robiłem, widziałem swój setup, tak, który jest setupem standardowym, który bardzo często widuję. Fajnie go spiramidowałem z mojej perspektywy, oczywiście uśredniając stratę, co przez wielu
nie jest dobrym piramidowaniem, powinniśmy piramidować w drugą stronę. Natomiast ja uważam, że z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem pozwala nam to na fajne po prostu uśrednienie później całej pozycji i pozwala nam generalnie, jeśli dobrze właśnie zarządzimy rozłożeniem ryzyka tutaj, no to tak naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć coś bardzo fajnego. I dlaczego? O, to jest bardzo fajna lekcja dla was. To będzie taki materiał, w którym uważam, że sporo się możecie nauczyć. Dlaczego uważam, że to jest bardzo fajne? Bo mimo, że uśrednianie pozycji w stracie bardzo często jest krytykowane przez wielu ludzi, słusznie bądź niesłusznie, dlaczego uważam, że jest to fajne? Przede wszystkim, moi drodzy, dlatego, że uśredniając coś takiego, jesteście w stanie, mając odpowiedni bias i znając swoją strategię, widząc ostateczny objective, do którego cena może właśnie dojść, tak jak w tym wypadku tutaj dla mnie ten fair value gap, jeśli polecimy gdzieś mocno, mocno ponad do kolejnego fair value gapa, no to wtedy dla mnie to już będzie oznaka, że czas się wypakowywać. Natomiast bardzo ważna kwestia, moi drodzy. Takie coś jak piramidowanie w cudzysłowie w tej stracie pozwala wam przede wszystkim na to, żebyście się bardzo mocno nie zniechęcali. Dlaczego? Dlatego, że wasze wejścia w cudzysłowie oczywiście mogą być na podstawie na przykład rozerwania struktury. Czyli teraz na jedną minutówce, to jest mniej więcej bardzo podobna strategia, którą robi na przykład TJR, którego dziś pewnie dobrze znacie, że on czeka na rozerwanie struktury i wtedy dopiero wchodzi. Super strategia, też często z tego korzysta. Natomiast w takich przypadkach, gdzie wszystko wydarza się tak naprawdę dokładnie tak, jak ja to widzę, to i tak naprawdę wydarza się dokładnie, to jest setup, który po prostu widziałem 100 tysięcy razy na przeciągu wszystkich dni, kiedy siedziałem i to widziałem, to lubię sobie właśnie robić wejścia w momencie, kiedy wiem, że cena może wykonać ruch w drugą tą właśnie stronę. I co mi to daje? Daje mi to przede wszystkim jedną ważną rzecz. Po pierwsze, nie tracę wejść, nie pluję sobie później w brodę, że też straciłem wejścia, co jest bardzo, ale to bardzo złe, żeby sobie w ogóle tak pluć w brodę. Natomiast to jest taki po prostu dla mnie trik psychologiczny, który pozwala mi właśnie na, no, generalnie na po prostu coś takiego, nie? Że po prostu dla mnie te wejścia później nie stanowią aż tak kluczowego momentu. Tylko przez to, że sobie to piramiduję, to jestem w stanie w późniejszym momencie sobie tak naprawdę uśrednić te wejścia na trzy właśnie potencjalne wejścia, tak jak mam je tutaj ustawione. I w tym momencie tak naprawdę, może nawet bym tak ładniej to ustawił, żeby to było tak, o, okej, dobra. A, wszystko się przesuwa, oczywiście, jak to w TradingView, wszystko się musi przesuwać. Dobra, powiedzmy, że mniej więcej tak. No. I dzięki temu po prostu nie zniechęcamy się, bo ustawiając, wchodząc w tą pozycję, wiecie, tutaj popatrzcie, jaki tu jest duży stop loss, nie? Popatrzcie, jaki tu jest duży stop loss. I ja daję sobie możliwość pomyłki przed wywaleniem mnie po prostu z pozycji, nie? Więc to jest super, dlatego że to pozwala przede wszystkim wam, nie wywala was z pozycji, uśredniacie sobie swoją gdzieś tam pozycję, ostatecznie i tak tracicie 1%, czy tam 1,5%, 3%, 4%, w zależności jak to spekuluje. Natomiast ostatecznie rzecz biorąc, jesteście w sytuacji, w której jakby mieliście kilka różnych wejść, mogliście tym fajnie zarządzać i to jest coś, co fajnie was absorbuje na początku. Czy to będę polecał wszystkim? Nie, oczywiście, że nie. Będą osoby, którym po prostu zeżre to brzuch i będą osoby, które będą się bardzo, ale to bardzo mocno tym przejmować. I jasne, że tak. Natomiast, no tak jak mówię, dla mnie nie ma sensu się tym po prostu przejmować w takim kontekście, że takie multiple entries są jakoś, wiecie, tragiczne i warto je kartować od początku, tylko uważam, że są po prostu spoko. Co tam? Ktoś mi tu. Mamy kawę.
będziemy myśleć szybciej i lepiej. Okej. No i moi drodzy, 15 minut, London Open, już w sumie 20 minut, więc wiecie, no taki materiał będzie mocno pogadankowy, mocno... No taki jakbyśmy robili live'a, nie? Kiedyś właśnie będę to robił, tylko po prostu nie chcę was przyzwyczajać teraz do live'ów, dlatego że taki materiał jak dziś, wiecie, ja zazwyczaj nie mam po prostu czasu i możliwości na to, żeby siedzieć i sobie to wszystko oglądać w takim kontekście cały czas tutaj z wami, tylko gdzieś zajmuję się tym managementem tego wszystkiego na drugim monitorze, a robię inne rzeczy, które mam do roboty. Dzisiaj mam po prostu troszeczkę luźniejszy poranek, dlatego w ten sposób mogę wam to wszystko pokazać, nie? Okej. Dobrze, moi drodzy, popatrzmy na to, co się dzieje na jedyneczkach. No i już widzimy tutaj opór w tym fair value gapie. Tak jak się spodziewałem, moi drodzy, London Killzone coraz bardziej się zbliża. Zebraliśmy wszystko, co tylko się dało po stronie azjatyckiej. Oj, dosłownie wszystko praktycznie, co tylko się dało. Jeszcze to byśmy musieli tylko zebrać, ale nie wydaje mi się, żebyśmy to zrobili. Zebraliśmy praktycznie tu już to buy side liquidity, zebraliśmy to. No, jest naprawdę grubo, jeśli chodzi o tego trade'a. Fajnie, drawdown się już coraz bardziej zmniejsza. Generalnie to byłbym zadowolony, gdyby wyglądało to mniej więcej w taki sposób. London Killzone jakaś podbita, znaczy London Killzone, London Open jakaś podbita, albo jeszcze na odwrót. Natomiast tak jak mówię, no dzisiejszy setup po prostu, wiecie, ta pewność siebie moja dzisiaj nie wynika z tego, że taki jestem przekurwa zajebisty. Wynika tylko z tego, że ja już to widziałem. Po prostu jak będziecie siedzieć rok praktycznie na 90% i nie robię sobie jaj, na 90% londyńskich otwarć, to wy będziecie po prostu czytać z tego jak z otwartej książki. Po prostu. Bo to jest... Bo to tak no, dosłownie, nie? No i tyle. No po prostu. No i będziecie to w ten sposób czytać. Wiele ludzi myśli, że trading to jest coś tak trudnego, dlatego że tak naprawdę, wiecie, bo jest tu tak dużo rzeczy, które trzeba gdzieś się nauczyć, a prawda jest taka, że to jest tak dużo rzeczy, które trzeba zobaczyć i to jest też oczywiście wchodzi w skład nauczenia się. No i tak właśnie teraz jesteśmy, nie mamy żadnego drawdownu już, nie? Znaczy na jednej pozycji on jest, na tej, ale to już tamte pozycje go przeganiają, nie? No i tyle, nie? I teraz po prostu całkowita kwintesencja tego wszystkiego, to co widzicie tutaj, jest bardzo prosta. Tak jak mówię, to nie to was czyni, moim zdaniem, konsekwentnymi spekulantami, że wy będziecie siedzieć w książkach, dosłownie w dosłownych książkach, nosem zanurzeni, i będziecie czytać i spodziewać się 100 tysięcy rzeczy później na wykresie na podstawie tych książek. Tylko uwierzcie mi, że to jest praca rzemieślnicza, którą musicie wykonać. London Killzone, siadam, jestem, widzę, patrzę, oglądam, do widzenia. Nie? Tak, każdego otwarcia. Czy macie tą godzinę, czy nie, no to idziecie na sesję azjatycką, na sesję nowojorską. Sesję musicie tak naprawdę sobie po prostu ogarniać, no bo dopiero jak zobaczycie któreś wykonanie pewnych rzeczy, kolejnego i kolejnego, no to samo było w zeszłym tygodniu, moi drodzy, nawet na moim TikToku to jest, no to dosłownie to samo, nie? Judas Swing, po nas stop lossy azjatyckie i do widzenia, nie? I do widzenia, więc jakby tak samo jak pewny byłem przedtem, zanim się to wydarzyło, tak samo jestem pewny teraz, widząc to, co się tu dzieje. Więc żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ja teraz jestem taki pewny siebie, bo cena poszła w moją stronę w końcu, a zaraz wystrzeli w drugą. Ja jestem pewny siebie nawet, jak ta cena wywali w drugą stronę. Dlatego, że ten setup w ostatecznym rozrachunku dał mi tyle razy pokazać, że ma ręce i noga tak zwane,
że ja nie po prostu nie boję się tego, że nawet jeśli cena teraz zrobi coś takiego, tak, bo wybiliśmy tą strukturę tutaj, tu będzie, powrócimy do tego order bloka i nagle polecimy w drugą. I don't give a fuck. W takim kontekście i tu, w tym miejscu, przy tym stop lossie dalej będę wam mówił, jaki ten setup jest cudowny, dlatego że w moich dokumentacji Google, jakbyście popatrzyli po prostu, ja mam tam, no przynajmniej, nie wiem, tego setupu zdjęć podobnych mam na pewno, wydaje mi się, że koło ponad 100, to tak będzie lekką ręką, nie? Screenów z tego, rozegrań tego wszystkiego, czy to na demo, jak się uczyłem, to po prostu musicie, musicie już któryś raz to gówno zobaczyć, to gówno przejść, oglądnąć to, co się wydarza i dopiero wtedy będziecie w stanie w ten sposób podchodzić do tego tak jak ja. Czyli będziecie mogli mieć to po prostu w dupie, to, co się tu wydarzy, bo ten setup dzieje się praktycznie, no, wiecie, szczerze powiem wam, że z mojej perspektywy, i to nie jest żadna porada inwestycyjna, ale nic, ale dla mnie ten setup wydarza się przynajmniej raz na tydzień, gdzieś na pewno go znajdziecie. Czasami nawet i częściej, ale na samym eurodolarze to moim zdaniem wydarza się przynajmniej raz na tydzień. Może jak ja mam dzisiaj, przełączę scenę na chwilę. Co jest z tymi moimi włosami dzisiaj, popatrzcie. Nie mam ułożonych, ulizanych. Także moi drodzy, pozdrawiam was cieplutko. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobają takie materiały, w których w cudzysłowie live traduję. Jak wam się to podoba. Ja też, wiecie, trochę muszę się oswoić z rzeczywistością internetową na nowo, także na pewno live'y takie będą, to tego jestem pewien, bo bardzo bym chciał to robić. Natomiast to jest, no gdzieś niestety na ten moment przyszłość dopiero, nie? Jest po prostu bardzo dużo innych rzeczy, które lubię robić równie mocno i nie ograniczam jakby tradingu, nie robię tradingu full time, nie? Więc po prostu pod tym kątem musicie mnie zrozumieć, powiedzmy, nie? W ten sposób. Dobrze, no bo po prostu no, uważam, że gdzieś to jest takim... Każdy ma, wiecie, jakieś swoje zajawki, każdy ma rzeczy, które lubi robić bardziej, niektóre lubi robić mniej, każdy ma tego rodzaju rzeczy i ja po prostu, jeśli chodzi o trading, kocham spekulacje, kocham trading, kocham rozgrywać te rzeczy. Bardzo, ale to bardzo lubię tworzyć dla was tego typu materiały. Naprawdę to jest, sprawia mi mega dużo fanu, mega dużo przykrości też sprawia mi, jak ktoś mi próbuje zrobić przykrość, szczególnie z jakichś skamerów, dlatego że zastanawiam się później, co w sumie robię źle na tych materiałach, a ostatecznie przypominam sobie, że w sumie to daję wam to wszystko za free. Wiedzę, którą zdobywałem przez ostatnie tak naprawdę tysiące godzin. I myślę sobie, że nawet jeśli to wszystko pomoże chociaż jednej osobie, dwóm osobom, trzem osobom, pięciu osobom, dziesięciu osobom, to już w tym momencie będę mega, ale to mega zadowolony, nie? Już w tym momencie będę naprawdę, naprawdę, ale to zadowolony, bo... Nawet jeśli, tak jak mówię, jakaś jedna, dwie, trzy osoby wezmą z całego mojego kontentu i może niekoniecznie da im to nie wiadomo jakie zyski, ale na przykład sprawi to, że będą lepszymi spekulantami, lepszą wersją siebie. Dla mnie to jest zajebisty sukces i dla mnie to już jest sytuacja, w której ja jestem bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo szczęśliwy, nie? Naprawdę. Bo tak jak mówię, po prostu gdzieś z mojej perspektywy no to są rzeczy istotne, nie? Dobra, moi drodzy, ja w tym momencie dwie pozycje zamykam, podoba mi się już to, jedną odstawiam, ale podejrzewam, że i tak uderzymy to sell side liquidity. Jeśli chodzi o stop lossa, no to w razie czego już na break even. Ale to MetaTrader to czasem mnie tak wpienia.
Jeszcze muszę się nauczyć, jak wam udostępniać, nauczyć, ogarnąć to tak, żeby wam udostępniać po prostu też tego MetaTradera. W takim kontekście, że będę chciał, no tu jest reakcja od tego order bloka 15-minutowego, to jest normalka. Na pewno zobaczymy taką reakcję. Wystarczy, że teraz tylko to się zamknie po prostu odpowiednio i tyle. Nawet się zastanawiam, czy tego trade'a nie puścić wolno. Ile mamy teraz procent? Na 1,3% na plus, więc jeśli teraz weźmiemy tego trade'a i trochę mnie kusi, żeby ustawić tego na to sell side po stronie weekly. Trochę mnie to kusi, żeby take profit tam dać. Mamy otwarcie zaraz londyńskie. O, co tu się dzieje? Więc troszeczkę mnie to kusi. Popatrzcie, to jest śmieszne dosłownie. Ja teraz, o, coś tu przełączyłem. Mamy otwarcie londyńskie, tak, będziemy dawać możliwość wejścia wszystkim osobom. No i dobra, wywaliło mnie na break even. Okej, okay, więc jesteśmy w tym momencie, moi drodzy, 1, około, bo tam nie było na break even, tylko na dokładniej, będziemy około 1,4%. Tu jest możliwość wejścia ponownego w tym, co ja widzę, przynajmniej. Pytanie jest, jak zamknie się ta godzina, tak naprawdę. To jest moje główne pytanie. Wywalamy na razie już te wszystkie rzeczy stąd. Dobrze. Wywalamy już to wszystko. I na piąteczce. Jak to wygląda na piąteczce? Na piąteczce wygląda to tak, że wypełniliśmy momentalnie te fair value gapy, dlatego że tak jak mówiłem, mamy reakcję z na 15, mamy reakcję z tego order bloka tutaj. Ta reakcja dosyć spora, naprawdę dosyć spora. Natomiast pytanie teraz mam do samego siebie. Co zobaczymy w London Open? Największym takim wskaźnikiem dla mnie będzie teraz to i dlaczego też ustawiłem na break-even stop lossa, ponieważ jeśli popatrzymy na godzinkę, to na godzince największym znakiem będzie dla mnie po prostu to, jak się zamknie ta świeca. I największym znakiem będzie dla mnie, jak się zamknie ta piętnastka. Jeśli ta piętnastka zamknie się w taki sposób, oznaczałoby to, ja wam to przybliżę, z wywale killzone'a na razie, że mamy swing high'a. Oznaczałoby to dla mnie nic innego, tylko to, że nie przebiliśmy tej wysokości, tą podbitą, i możemy spodziewać się kolejnego tutaj entry. Ja tam te rzeczy po tym spadku, tak jak mówię, pozamykałem, dlatego że no, po prostu bardzo mi się podobało już. Bardzo mi się to już podobało, natomiast poszukamy jeszcze gdzieś co innego. Dzisiaj mówię, mam trochę więcej czasu, dlatego z chęcią poszukamy coś innego. Ta piąteczka się już też ładnie tutaj wymknęła. Piętnastka, no ja bym chciał zobaczyć tą piętnastkę, no patrzcie jaka tu jest reakcja, nie? Popatrzcie, jaka to jest reakcja z tego order bloka. Po prostu momentalna wybita. Wow. Ale mogliście zobaczyć. No, to reakcję profesjonalnego tradera. Sprzedaliśmy, moi drodzy. Czekajcie, w którym zamknąłem momencie pozycję? Aż to jest ciekawe. 9 cena po cenie 9,9. Dobra, ja sobie odpalam sela za piąteczkę. Tutaj w międzyczasie miałem coś sprawdzić, ale walić chcę jednego tego take proficika tutaj przyjąć. I ten take proficik będzie na, moi drodzy, będzie na... Gdzie on będzie? On powinien być tutaj na sell side liquidity, czyli powinien być na
I take proficik będzie w tym miejscu. Bardzo przyjemny. Bardzo, ale to bardzo przyjemny. Stop lossa tutaj też od razu ustalę. W tym momencie tradeik wygląda w taki sposób. Chujowy risk to reward tu jest. Nie, poczekajcie, jak on wygląda. Tak, on wygląda tak. Tu jest stop loss, ale entry. Gdzie my mamy entry? Entry mamy 9936. Entry mamy tutaj. Więc tak. Wyglądałoby to w ten sposób. Risk to reward średni. Natomiast tak jak mówię, ja chcę zaatakować gdzieś to low. Odpalę takiego mini tradzika. No bo już widzę, że no takiej podbity już nie zobaczymy. No niestety. Minuta 35. To jest teraz gdzieś walka. Walka tak naprawdę, moi drodzy. To jest gdzieś walka po prostu. Zapakowanie. Niczego więcej. Oczywiście możemy wystrzelić w drugą stronę, natomiast dla mnie to jest, mówię, teraz ja jestem, ja teraz tu po prostu robię trochę show, bo chcę odpalić jednego takiego maluszka, który ostatecznie może, jeśli fajnie poleci, to może zrobić 2,5%. bo to otwarcie londyńskie, 2 minuty, moi drodzy. Lubię. Czasem trzeba poczuć dreszczyk emocji. Otwarcie londyńskie, ja podejrzewam, co się stanie na otwarciu londyńskim, w sensie jak zobaczymy zrzutę po prostu, albo wybite nawet, trudno, wywali mnie, tam stracę 0,3% wtedy, specjalnie for you, ale ja po prostu chcę wam pokazać, jak tego nie robić. Czekajcie. Tak to jest, zaczyna mi kofeina buzować. Zaczynam świrować, moi drodzy. I widzimy, moi drodzy, 10 sekund. No i 10 sekund, no i zamykamy się w ten sposób tak naprawdę. Swing high, fair value gapa. Lecimy na weekly low, lecimy na weekly low tak naprawdę. No, nie ma się co oszukiwać. Heszele, gesze tutaj porobimy. Moi drodzy, londyńskie otwarcie. Czy nas wywali, czy nas nie wywali? Dajemy czadu. Czy nas wywali, czy nas nie wywali? Dajmy pokazać londyńskiemu otwarciu, z czego jest zbudowane. O, ciągnie w drugą stronę, moi drodzy. Ciągnie w drugą stronę, ale zobaczycie, będzie zrzuta. Nie wiem, ja po prostu mówię wam, ja ten schemat, ja to widziałem tyle razy, tu wiadomo, no, lower low, higher high, lower low. No i co z tego, jak to jest londyńskie otwarcie, podbitka i flash to the toilet, nie? Albo moi drodzy, dzisiaj jednak w przypadku tego ruchu, moi drodzy, może w drugą stronę. Mój stop loss flash to the toilet i nie trzeba było kozaczyć. Może, albo dajemy zapakować, w Londynie dajemy zapakować się, moi drodzy, również daliśmy tu zapakować się longą. Who knows? No ciekawi mnie, naprawdę, trzymam to, trudno, wywali mi stop lossa, to mi wywali stop lossa, trudno. Jakby nie przejmę się tutaj tym, bo to mówię, bo to jest o 0,3%, ale jeśli, czy nawet, poczekajcie, to jest, bo ja tutaj mam, dobrze to mam w ogóle? No, ja mam tu źle pokazanego, bo ten trade u mnie nawet na traderze to jest coś takiego, nie? I popatrzcie, teraz to jest najśmieszniejsze, nie? Bo patrzcie, gdzie ja tu tańcuję, nie? To po prostu to jest zabawne. No nic, moi drodzy, naprawdę, to jest głupota. Tak się nie robi, nie? To jest głupota. Chociaż, wiecie, patrząc z perspektywy nawet ICT i Smart Money Concept,
moi drodzy, Judas Swing był w stronę sesji azjatyckiej. Swing High jest? Jest. Stop loss na górze Swing High'a? Jest. Take profit w popierdolonej pozycji? Jest. Czyli wszystkie koncepty smart money concept, wszystkie czeki odznaczone, nie? Czyli chory take profit, ciekawe wejście. Nie wiem, co tu jeszcze mamy, moi drodzy. No i tyle, no i otwarcie londyńskie, więc jeśli teraz otwarcie londyńskie, wszystko pytanie, jak otwarcie londyńskie zareaguje tak naprawdę na to wszystko, nie? Moi drodzy, ja wam nie będę siedział tutaj z wami, aż to uderzymy to weekly, bo to wiadomo, że to sami później możecie sprawdzić sobie na wykresach, czy mnie zrobiło w konia, natomiast chciałbym chociaż posiedzieć z wami do momentu, jak walniemy to sell side liquidity tutaj, albo mojego stop lossa, bo w sumie to jest, wiecie, to zawsze działa jak magnes, nie? Jakimś cudem nasze stop lossy zawsze działają jak magnes, ale moi drodzy, popatrzcie, jaki month, 1 minute, popatrzcie co tu się dzieje. Nie chcę sobie robić nadziei, bo wiadomo jak to jest w takich sytuacjach. Ojku. Ale tak jak mówię, mogła być to po prostu zrzuta, na której nam się udało tak naprawdę fajnie, w którą się udało fajnie wyspekulować, to mogła być to zrzuta tak naprawdę tylko korekcyjna, bo ja już też widziałem setup taki, w którym właśnie wywaliliśmy te stop lossy z sesji azjatyckiej, tak jak w tym miejscu zabraliśmy to z buy side liquidity, które tutaj jest i duża korekta, czyli tak naprawdę korekta, tak jak widzieliście, korekta licząca no 13-14 pipsów, coś takiego. No 0,13%. I teraz pytanie, jak to będzie wyglądać dalej. Moim zdaniem lecimy dalej w dół, mimo, no, wiadomo, nie? Analiza wsteczna zawsze skuteczna. Chociaż tu mamy live, ale wiadomo, nie? Teraz można powiedzieć, ładna zrzuta, nie? Aby mnie wtedy wywaliło. No trudno, nie? Trudno, jak to się mówi. Kawusia. I patrzymy, moi drodzy, no szczerze, jeśli ktoś z was jeszcze to ogląda, naprawdę piąteczka, jesteście tak samo chorzy psychicznie jak ja. Ja potrafię siedzieć, oglądać traderów, którzy tradują i czasami nawet nic nie mówią przez na przykład godzinę. Leci mi to na drugim monitorze, także widzicie, macie dzisiaj moje dosłownie spekulacyjną przygodę poranną. Zobaczymy, co na naszą spekulacyjną poranną przygodę ma do powiedzenia London Killzone, ale powiem wam szczerze, troszkę jestem zawiedziony, mogę tak to nazwać, londyńskim otwarciem, w sensie jesteśmy już na otwarciu, otwarciu, które przesunąłem sobie tutaj, to jest otwarcie, londyńskie otwarcie i powiem wam szczerze, że spodziewałem się czegoś więcej, w sensie takim, że spodziewałem się albo, że mi właśnie wypieprzy stop lossa i będę mógł wam pokazać coś fajnego, albo, że właśnie, znaczy fajnego, no z waszej perspektywy fajnego, albo po prostu zobaczymy jakąś fajną zrzutę. Dlatego trochę, jeśli chodzi o londyńskie otwarcie, jestem zawiedziony o samo volume, nie? Że po prostu nie było jakiejś naprawdę fajnej wybity tutaj. Ale uważam, że i tak w dalszym ciągu całkiem fajny tradik. Więc tak. Pierwszy moment wyjścia, no mieliśmy... Kurczę, szukam właśnie tylko, żeby wam powiedzieć, po jakiej cenie my wyszliśmy, bo cena... Poczekajcie... Tak, to jest dobra. Aha, okej. Okay. Czyli ostatni close mieliśmy na... To możliwe? No, niestety, ale to tak zawsze jest. Coś mi się tu nie podoba. Aha, nie, dobrze. 8, dobrze. No, moi drodzy,
pozycję zamknęliśmy, bo tamten na break even. Ja myślę sobie, co się tu wydarzyło, nie? Okej, okay, no i co, lecimy. Fajnie, dobra, moi drodzy. Wyszliśmy wtedy na 882. Tu wyszliśmy z tamtych pozycji. Jak to nie jest precyzja, I don't know what. I don't know what. Dobra. Jesteśmy w domu. No, daj moim widzom euro-dolarku, pokaż im tak naprawdę, pokaż im piękną zrzutę pod sell-side liquidity. Hej, idziemy, moi drodzy, w dzień. No ta zrzuta jest już raczej pewna. Ja tak jak mówię, ja to i tak zostawię. Nie chcę, to leci. Tak jak mówię, no, nie zależy mi, to jest tak chory risk to reward, że jeśli się uda, to naprawdę mówię, to będzie 2,5%, nie? To będzie więcej niż cały dzisiejszy trade. za tak naprawdę jakąś śmieszną ilość. O, ale czyżby, moi drodzy, czyżby? Patrzcie, jakie tu jest. Popatrzcie, jakie tu jest volume w drugą stronę. Ile trzeba pewnie volume, ile trzeba manipulacji teraz, żeby to wszystko gasić, te wystrzały cen tutaj, nie? Bo one są po prostu gaszone, nie? Tu mieliśmy ten wystrzał, gaszonko. Tu mieliśmy wystrzał, gaszonko. Patrzcie, o, w ogóle nie topesz. Patrzcie, nie toperek. Skrzydełko. Moi drodzy, fani schematów. Skrzydełko. Mniejsze skrzydełko? No prawie nietoper. Moi drodzy, mamy nietopera. Tak, mamy nietoperka, moi drodzy. Proszę, jedno oczko, drugie oczko. Czekajcie. Tu zrobimy tak, tak. Nietoper, moi drodzy. Gacuś. Zrobimy mu kły. Czekajcie, kuźwa, czemu tu się tak tym dziwnie rysuje? Masakra, dobra. Mamy nietoperka, gacuś. Idealny, prawe skrzydło zawsze skuteczne. Pamiętajcie, prawe skrzydło zawsze skuteczne. O Jezus Maria. Ale patrząc na to, jak widzę tutaj właśnie na jedną minutówce, czy na piątce to widać. Jaki tu jest liquidity grab tak zwany, już wywalając gacuś, sorry, przykro mi. Nie byłeś skuteczny tym razem, przykro mi. Czekajcie, wywaliłem wam to. No, ciekawie się tu zaczyna dziać, naprawdę ciekawie się tu zaczyna dziać, nie powiem, że nie. Bardzo ciekawi mnie to, w jaki sposób ta cena się tu zachowuje, dlatego że patrząc na to, to tak naprawdę jest ten order block cały i bardzo ciekawi mnie to co cena tu zrobi, czy rzeczywiście ta zrzuta będzie. Popatrzcie, jak to tańczy przy tych wysokościach, w tych rejonach. Już widzę po prostu komentarze, nie? Co za debilu, jak ty to robisz, to się tak nie robi, to się tak nie traduje, to trzeba inaczej. To jest w ogóle najśmieszniejsze, bo co ma wspólnego, moi drodzy, nagram chyba nawet dzisiaj o tym TikToka. Co ma wspólnego bycie UX designerem z tradingiem? Bardzo dużo paradoksalnie. Może ja ściszę trochę ten mikrofon, mam się tu tak dre, Boże Święty, wasze uszy pewnie już... Co ma wspólnego, moi drodzy, bycie UX designerem z właśnie byciem traderem? Moi drodzy, największą wspólną cechą jest to, że spotykacie ludzi z tej samej branży, którzy próbują ci wmówić, że jest jakiś jeden, jedyny prawidłowy sposób. To mnie zawsze śmieszy, bo wiecie, user experience jest tak, że rzeczywiście... W perspektywie, jeśli chodzi o na przykład sam UI, można znaleźć dużo takich rzeczy, które są ustawiane na sztywno. Odstępy, nie odstępy, mimo że na przykład w grafice wektorowej, czy też w tworzeniu na przykład wszelkiego rodzaju tekstów mamy tak zwany kerning, czyli mamy coś takiego, co
zaraz wywalimy stoplosa. Mamy tak zwany kerning, czyli coś takiego, gdzie mamy światło między literami i to są rzeczy, które nie są ustawiane na sztywno, tylko trzeba robić na ludzkie oko, ponieważ ludzkie oko będzie je oglądać. Nieistotne. Mamy złudzenia itp. Natomiast ciekawym jest to, że w samym user experience, jeśli chodzi o dziedzinę, jesteśmy w takiej sytuacji, że wiele rzeczy jest pod znakiem to zależy. To zależy, kto jest użytkownikiem, to tak naprawdę w jaki sposób to obsługuje, czy badamy kogoś, kto ma jakiś spektrum na przykład daltonizmu, czy bierzemy pod uwagę wiele tak naprawdę innych rzeczy, które są płynne. Bo dla niektórych będzie coś wygodniejsze w ten sposób, a dla niektórych w taki sposób. I mimo, że zasadą jedną może być na przykład to, że jeśli coś nie pomaga, to przeszkadza i to jest coś sztywnego, czyli tak jak mamy w tradingu, pewne przesłanki są sztywne, ustawione na sztywno, tak uważam osobiście, że są pewne rzeczy, których na sztywno się nie ustawia. I są pewne rzeczy, które tak samo jak w tradingu trzeba w pewien sposób rozumieć i trzeba w pewien sposób określać troszeczkę samemu i brać to na taki zdrowy rozsądek, bo nie jesteśmy w stanie się zrobotyzować jako ludzi i naszych ludzkich zachowań, nie? Więc tyle, nie? Więc tak naprawdę, moi drodzy, bardzo dużo jest wspólnego właśnie, jeśli chodzi o środowisko. I tak samo ludzie, którzy często widzę, początkujący UX designerzy, bardzo często, bardzo mocno starają się udowodnić komuś, że ich racja jest najważniejsza i moja racja jest najmojsza. A tak samo w tradingu. Jest wielu traderów, którzy przyjdą i powiedzą: nie, 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 nie masz racji. O, teraz na przykład, patrz co tu się dzieje, widzisz, pierdoliłeś głupoty cały odcinek, idziemy w drugą stronę. Okej. Wyszedłem na plus? Tak. Moja spekulacja w tym miejscu miała sens? Miała sens. Teraz mi wywali stop lossa na 0,3%? Być może. Czy wcześniej zamknąłem pozycję tak jak chciałem? Tak jest. I widzicie, cały buyer i koncept polega na tym, jeszcze jestem w tradzie, cały buyer i koncept polega na tym, że dla jednego będzie działać jedna rzecz, dla drugiego będzie działać druga rzecz, dla trzeciego będzie działała trzecia rzecz. Pewne rzeczy robimy wspólnie tak samo, nie przeskoczymy sesji, nie przeskoczymy tego, w jaki sposób działa price action, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Natomiast to, w jaki sposób my do tego podchodzimy psychologicznie, robimy trade management, to jest nasza sprawa. Ostatecznie liczy się to, czy wyszedłeś na plus, czy wyszedłeś na minus. I to wszystko. Więc i tak samo jest w projektowaniu użyteczności, że ostatecznie liczy się to, czy komuś będzie wygodnie się z tego korzystać. I są pewne rozwiązania, które mogą być abstrakcyjne dla wielu fachmistrzów, może tak, można tak to nazwać, user experience, a tak naprawdę okażą się te rozwiązania bardzo skuteczne, bo na przykład będą, nie wiem, weź. Jest taka piękna książka, oczywiście, której nazwy nie pamiętam, miałem ją koło łóżka. To jest książka, która się nazywa User. Wiecie co, poczekajcie, i tak ten materiał jest taki długi. Już do was wracam, moi drodzy. Książka nazywa się User Friendly. Teraz już widzę, mam fajny kalkulator Brauna przez N. Moi drodzy, genialna książka, która traktuje o tym, tak naprawdę, jak pewne rzeczy zmieniają perspektywę, zmieniają, jak pewne rzeczy, jeśli chodzi o user experience, takie niewielkie, mogą zadziałać jak efekt domino, mimo że ktoś by mógł się w pewien sposób upierać, że tak powinno być. Dobra, bardzo dużo ogólników, już wam daję przykład. W tej książce jest bardzo ciekawy przykład na temat otwarcia kina w Stanach, nie? Facet otworzył kino na jakimś tam wsi / miasteczku. I generalnie rzecz biorąc, przez to, że właśnie tam dużo rodzin chodziło do kina w niedzielę, bla, 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 etc., zrobił kino, które jest niejako lepsze od tych wszystkich innych. Rozłożył czerwony dywan, wszystko pięknie, ładnie. No i w tym momencie ludzie
przechodzili obok tego kina, zaglądali tam, natomiast nikt nie wchodził, po prostu, znaczy nikt nie wchodził. No, sprzedaż biletów była bardzo słaba, mało kto tak naprawdę z tego kina korzystał. No i generalnie zatrudnili taką właśnie osobę, która miała ten problem rozwiązać. No i ta osoba, badając ten problem, dowiedziała się, po prostu pytając potencjalnych użytkowników, czyli ludzi, którzy przechodzili, jaki jest problem, dlaczego oni tu nie wchodzą. I okazało się, że ludzie, którzy byli, przechodzili obok tego kina, zazwyczaj to byli prości ludzie zajmujący się, w cudzysłowie, prostą pracą fizyczną. Bardzo często mieli ubrudzone buty, bardzo często mieli po prostu ubrudzone ubrania, bardzo często czuli się jako niegodni wejścia do miejsca, do których był czerwony dywan, który im się kojarzył tak bardzo mocno właśnie z czymś bardzo ekskluzywnym. Bali się, że będą musieli płacić za ubrudzenie tego dywanu, wiele innych rzeczy. I moi drodzy, i to właśnie pokazuje bardzo, ale to bardzo mocno, że... No i oczywiście on tam usunęli ten czerwony dywan, usunęli te wszystkie rzeczy, które wpływały właśnie na ten taki luksusowy, w cudzysłowie, całokształt. I zaraz kino zaczęło działać już znacznie, znacznie lepiej. Moi drodzy, co to pokazuje? W moim odczuciu pokazuje to jedną bardzo, ale to bardzo istotną rzecz. Z pozoru rzeczy, które mogą się wydawać świetne, fajne, no bo przecież kino musi mieć czerwony dywan, niech każdy się poczuje jak w Hollywood, niech każdy się poczuje jakby był na wybiegu, niech każdy poczuje się, że wchodzi do świata gwiazd. W ostatecznym rozrachunku może się okazać, że jest tak naprawdę złudne, bo użytkownik, w cudzysłowie, będzie bał się z tego w ogóle skorzystać, tak? I widzicie, to pokazuje ten paradoks, że ktoś mógł przyjść i powiedzieć, ale nie, musi być czerwony dywan, kino bez czerwonego dywanu, wtedy no, obrażają taką osobę, nie? Która mówi, że jest inaczej, nie? I bardzo często w ten sposób właśnie wiele początkujących UX designerów do tego podchodzi do tego w taki sposób, nie, że uważa po prostu, że pewne rozwiązania są tak oczywiste, że nie można się z nimi sprzeczać, że one są po prostu najważniejsze, najistotniejsze, bla, 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 bla. A w ostatecznym rozrachunku wychodzi na to, że otóż kurwa nie do końca, nie? Bo dla konkretnego użytkownika, dla konkretnej grupy docelowej, one mogą nie być takie oczywiste i mogą wręcz przeszkadzać, mogą wręcz być rzeczami, które w pewien sposób źle wpływają na innych ludzi. No i to tyle, nie? Czyli tak naprawdę, wiecie, mamy ile ludzi, tyle różnych rzeczy, nie? I po prostu warto czasem się nad tym zastanowić, pisząc komuś, o, twój trading jest zesrany, twój trading jest taki, nie powinieneś. Mój trading to mój trading. Twój trading to twój trading. I walnęliśmy stop lossa. Dziękuję bardzo. Znaczy nie spo... Stop lossa to prawie walnęliśmy. Lecimy w dół, moi drodzy. Lecimy w dół. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za ten materiał. Godzina 18. Wystarczy wam moich zmagań. Generalnie misnęliśmy się tutaj ze stop lossem o naprawdę niewiele. Natomiast no piękne. Piękne rozegranie dzisiaj. Pięknych rozegrań kilka. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Yo!